I ona była tu na drzewie. I ja podszedłem pod te drzewo i tak się wystraszyła, skoczyła z tego drzewa na chodnik, uciekła. Ale widzę, jest w budce teraz. No. Nie! To jest młody, on się tak oswoił, że jest bezczelny. Lepiej nie ryzykować. O, siedzi tutaj. Siedzi. A widziałeś te domki? Założyłem te drzwiczki, tylko na razie zdjąłem te wahacze. No nie ma zimno, jak będzie zimno, to założę. Nie zapowiadają właśnie tych. Wiesz, jak ją nazywam? Co? Wiesz, jak ją nazywam? No. Balbina. Ja na nią mówię mała i ona od razu. Mała! Cicia! Mała, chodź! No ale zwinęła się w kłębek, ładnie śpi. No bo ten, bo jej tam dałem. Dzisiaj piłem dwie puchy znowu. I mają dwie puchy, mają na 4 dni. A nie chcesz suchej karmy? No nie wiem, czy ona by jadła suchą. A jak ten Felix się sprawdził? Co, ty nie ruszyła? Nie ruszyła? Kurczę, u mnie te dwa to jedzą jak nie wiem. Nie ruszyła właśnie. Chyba będę musiał trochę siana dołożyć, bo się jej ubiło. Ja jej tam włożyłem ten sweter jeszcze. Tak? No, ona ma tam cieplutko. A to jak sweter, to niech. No i ten przyszedł wczoraj. No. Zjadł jej? Wszystko wyjdzie. Kurde. I ona uciekła gdzieś tam. Ale on był rano. Nie, wieczorem. Wieczorem? Wieczorem. Bo ja go sfilmowałem wczoraj przed śniadaniem. Ja go się bałem pogonić, bo mówię, może... Nie, słuchaj, on dwa kroki ode mnie. W ogóle nie zwraca uwagi na człowieka. A skąd? On się wychował przy człowieku, on jest półoswojony. On tylko patrzy, żeby go kot nie pogonił, bo niektóre koty go ganiają. Aha. No piątek go gani. Ue? Piątek go gania. Tu u mnie, słuchaj, te moje dwa mikrusy go ganiają, ale też mam taką łaciatą, to się boi. Nie? Ale te inne to, a to ciotka ta moja, to w ogóle się go nie przejmuje. Ona chce się bawić z nim. Tam babka w Jerowinie miała dwa koty, ale już oddała. Przyjechała babka z Nowogardu.